Dzień dobry wieczór, Tomek. Witam Was w symulatorze piwnicy. Dzisiaj zajmiemy się pewnym challenge'em. Myślę, że Demoman będzie ciekawy. Raz już ją tego challenge'a spróbowałem. I jakkolwiek może się wydawać prosty, ponieważ startujemy z Dr. Fetusem, to niestety ma pewną dosyć sporą wadę. Mianowicie te bomby naprawdę zadają malutko obrażeń w porównaniu z tym, co było w oryginalnym Izaaku. Więc szczególnie mobki takie jak muchy są mocno problematyczne. Dobra, muchy może nie do końca, przynajmniej takie, co stoją w miejscu, bo muchy mają mało życia, ale wszystko, co się szybko porusza, no to ciężka sprawa. W każdym razie tak, mamy tutaj serce, więc zdecydowanie pójdę sobie do Kersruma i spotkam masę pająków. O, pająki to tutaj główny przy... O, widzicie? Jedna bomba nie zabiła dużego pająka. No, dramat jakiś. No ale co? Klucz? No dobra, niech będzie. Bomby mają jedną zaletę. Mianowicie, że możemy szukać Secret Rooma wszędzie i bez żadnych limitów. Ja, żebym tylko wiedział, jak tutaj jest rozkład w tych dużych pokojach. Możemy rozsadzać wszystko generalnie, wszystkie czaszki, grzybki i tak dalej. W moim takim testowym ranie, który sobie wcześniej właśnie próbowałem z tym challenge'em, zrobiłem jeden błąd, mianowicie podniosłem przedmiot, który dał mi przenikające pociski, znaczy kosy konkretnie. Myślałem, że może coś to zmieni, że będę miał normalne pociski, ale nie, po prostu sprawiło, że moje bomby przenikały, co było dramatyczne, ponieważ nie mogłem ich jakby odbijać od przeciwników, co właśnie często przy takich szybkich mobkach jest świetnie, bardzo przydatne. Interesujące. Okej, z bombami to nie działa. Zapałka daje nam generalnie więcej bomb i pająków. Mamy też zdalny detonator, który sprawia, że jeżeli postawimy normalną bombę na ziemi, to wybucha ona dopiero przy użyciu tego przedmiotu. No dobra. Super, więcej bomb. Jest Secret Room. To jest dobre pytanie. Z jednej strony więcej bomb, no wiadomo, przydatne, ale to nam chyba da więcej niebieskich serc. Ewentualnie szanse na Angel Rooma albo coś takiego. O! Ciekawe. A ponieważ cóż, strzelam bombami, to zwykłych bomb raczej nie będę używał często. Jeżeli już, to powiedzmy do wysadzania drzwi w jakichś naprawdę strasznych pokoikach albo czegoś takiego. Co to wszystko? Nie, tam jeszcze coś zostało. Jak to w większości wyzwań, nie mamy tutaj w ogóle pokoików z przedmiotami. Aha, takie buty. Jakoś nie spieszy mi się tutaj do nadziewania się na kolce, kiedy mam mało życia. No. Chwila, aha, jest jeszcze sklep, ale za mało mam kasy i mam tylko jeden klucz, więc... Chociaż chwila, mogę do sklepu się w ten sposób dostać. Ha, ha, ha. A tutaj mogę, powiedzmy, rozsadzić ognisko. Okej, zdobyć kasę i mogę kupić jedno niebieskie serce albo pilsa. Drabina byłaby nawet niezła. No ale na nią nas zdecydowanie nie stać. Chyba, że boss wyrzuci coś ciekawego. O, Duke of Flies, to będzie akurat
Aha, i właśnie, tutaj dobra rada. Jest jakiś dziwny bug w grze, że jeżeli skipniemy tą cutscenkę, która jest między levelami, to automatycznie strzelamy bombą na początku levelu i właśnie się tak rozwaliłem. Zupełnie o tym zapomniałem, ale jest to super upierdliwe i jestem wkurzony, że gra, która miała tak pozbyć się bugów z oryginału, ma takiego głupiego buga. Więc niestety nie będę mógł skipować żadnych tych filmików. No, ale jakoś przeżyję. O, właśnie. Czy nie tylko... Głównie chodzi o te takie filmiki pomiędzy poziomami, ale także przy wejściu do bossa. Okej, okay. Basement. Muchy, i to szybkie muchy, to jest przykre, ale jedyna zaleta much jest taka, że mają mało życia. Tutaj ten pokoik na dole. Zanim do niego wejdę, to sprawdzę, czy może po bokach jego nie ma secret roomów, a do secret roomów mogę przecież za darmo wejść. Tutaj nie było niestety, ale może w tym dużym. Jakkolwiek bym kochał duże pokoje. Na szczęście ten jest w miarę prosty, nie tak chciałem. Prosty jak prosty, dalej trzeba uważać i kurde... W dużych pokojach nie lubię tego właśnie, że często zdarzają się moby, które mogą mnie strzelić spoza zasięgu widzenia, co jest słabe i trochę lejmuchowe. Bo nie jest fair. Okej, no gin. Tutaj zdecydowanie trzeba mieć opanowaną sztukę strzelania dalej niż normalnie. Okej, normalnie strzelam na taką odległość, ale jeżeli się poruszam, to strzelę znacznie dalej w sumie. Co jest bardzo istotne. O, super, tutaj rozwalę dzbanek, co da mi trochę kasy. Dostaniemy się do serc. Zgarnę połówkę póki co. Nie widzę na razie niebieskich skałek. Kolejny dzbanek. No tutaj będę praktycznie wszystko rozwalał, co się da. Na wypadek, gdybym coś pominął. No i cóż, rozwalanie skał ułatwia też poruszanie się w jakichś takich różnych sytuacjach. Okej. Tutaj gdzieś... Świetnie, znowu nie ten przycisk. Tutaj gdzieś może być secret room, mam nadzieję. Nie? Chyba jednak nie. Czyli do curse rooma muszę iść normalnie, poświęcając życie. I dostać bombę, która otworzy skrzynkę, która mi da głowę kozy. Wydaje mi się, że ta głowa jest trochę zbyt częsta, bo jest to dosyć potężny przedmiot. Cześć! Niekoniecznie się tego spodziewałem, ale nie mam nic przeciwko. Krampus pewnie da nam głowę Krampusa. Ewentualnie węgiel, chociaż węgiel raczej nic tu nie da. Trochę ciężko, fuck, jest celować z tymi bombami. No, brimstone. No, gin wreszcie. No i dobra, mamy głowę. To jest bardzo, bardzo dobre znalezisko. Naprawdę potężny przedmiot. Już myślałem, że się tutaj zabije wychodząc, ale nie. Chwila. Tu jest secret room, ale lipa. Nie wiem, jak ja mogłem go nie znaleźć, ale spoko. Przecież tam całą ścianę obsmarowałem bombami. No, dziwne. Okej. Tu
Tutaj mamy jeszcze dużo serc, więc idziemy dalej. 37 monet. Zdecydowanie idę do sklepu. I znowu zrobiłem faila, bo mogłem najpierw sprawdzić, czy... Czy dałoby się do sklepu właśnie bombą skądś tam przedostać. To jest chyba pasywny przedmiot. Tak, daje mi dwa sloty na karty plus dodatkowe coś. Ansus to jest co? Vision. Czyli odkrywa pewnie mapę. No dobra. Niebieskie serce do kupienia, zdecydowanie. Ale to jak będę wychodził z poziomu. Tabletkę może kupię. Okej. Okay. Fuk, co to wybuchło? Kamikadze tutaj jakieś odchodzi. No. Bardzo słabe są te bomby. Przydałby się mi jakiś damage up. Zdecydowanie. Znerfowali tutaj doktor Fetusa. Okej, mamy runę, która tutaj mi się nie przyda. Użyję ją może na następnym piętrze. Znaleźliśmy jeden secret room. Tutaj... Na razie nie widzę, żeby... A, to jest ten stary, dobra. Czy w sklepie? Nie, w sklepie już bombardowałem. Tutaj może coś... Nie mam pojęcia. W jakich odległościach w tych dużych pokojach mogą się znajdować drzwi. Muszę to gdzieś sobie kiedyś potestować. Nie? Okej. Mogę sobie wysadzać, ale i tak mi to nic nie da, bo są te kamienne, metalowe bloki. Muchy. Bardzo groźny przeciwnik przy tym challenge'u, no bo potrafią się szybko poruszać. Na szczęście te są niegroźne. Jest arcade. Mam tyle kasy, że czemu nie? Cóż tutaj dają? Lewa ręka. To mi chyba generuje więcej czerwonych skrzynek. Albo zamienia zwykłe skrzynki na czerwone, nie wiem. Nie, chcę zachować moją stronę z Biblii. Proszę. Necronomicon. Wisielec. Czyli latanie na jeden pokój. No tak do 15 może... Dobra, zgarnę to. Do 15 może pogambluję. Albo nie. Wow, to jest trochę ciężki wybór. Kulka jest naprawdę rewelacyjnym przedmiotem. Ale nie no, wezmę Krampusa. Chociaż chwila, ten challenge wydaje mi się, że nie kończy się na mamuśce, tylko albo na sercu, albo jeszcze dalej. A na tych dalszych poziomach zdecydowanie głowa, znaczy mapa, czyli na przykład ta kryształowa kula by się przydała. No nie wiem. Aha, świetnie, dzięki. To było rewelacyjne. Zdecydowanie trzeba uważać, gdzie się strzela. No i trochę bez sensu wziąłem to niebieskie serce od razu, bo czerwonych tutaj mamy całkiem dużo. Więc czerwone przepuszczę w maszynce do krwiodawstwa. A, nie, tak. Jest. A nóż dostaniemy
dodatkowe życie, znaczy dodatkowe serce. No, starczy. Żeby się przypadkiem nie wpakować w kłopoty. Teraz na dół, a tu jest po prostu klucz i nic poza tym. No to chyba czas na bossa. Zabieram zabawki i ten. Chociaż mamy jeszcze zwykłą maszynę. Zdobyłem z maszyny z jednorękiego bandyty dwie muchy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Zostawiłem sobie 15 centów. I ten, tego. Idziemy do bossa. Zobaczę jeszcze, może coś tam kupię w sklepie. Niebieskie serce chyba było. Chętnie. Karta? Być może. Mam sporo już kart w sumie. Pewnie jednorożca tutaj zużyję. No i właśnie. Skipnięcie cutscenki spowodowało... fakt, że... się zbombowałem przy wejściu tutaj. To jest irytujące. No. Hehehe. Cwaniaku, o ty. No. Gin. Poszło w miarę. No, jeszcze nie poszło. No. Dostaniemy życie. I szatanka. Więc zobaczmy, co nam oferuje. Myślę, że spokojnie mogę... No tak, zapomniałem. Przecież to był Krampus. Ech, to teraz tak. Cofnę. Nie będę kupował tej karty w sklepie, ponieważ... Ponieważ zabiorę ze sobą inną. Mam tutaj i tak już duży wybór. Nie chcę magika. Co ja wyrzuciłem? A, dobrze. Dokładnie tak chcę. Latawca i runę odkrywającą. I idziemy dalej. Zachowałem moją głowę Krampusa, więc jest dobrze. Życia mamy sporo. Na razie jest nieźle, ale to się może bardzo szybko zmienić. Pamiętać nie skipować cutscenek, bo będzie bieda. Jaskinie. Na razie... No, muchy są złe. Na szczęście bomby mogą przelatywać przez wszelkie przeszkody terenowe. No, prawie wszelkie. Przez kamienie nie. O, secret room, świetnie. Może tutaj? Jeżeli tylko będę w stanie wcelować. Coś mi się nie udaje, to postawię tu zwykłą bombę. Okej. Tutaj mamy masę kasy. No i sam sobie to zrobiłem. Ech, pieprzone pająki zawsze zrujnują, kurde, trochę życia. Tutaj nie ma przejścia. Dobre. Te ścienne nie są aż takim tutaj wielkim zagrożeniem. I
skoro już tu jestem, to idziemy na prawo. Ja. Nie widzę żadnych raczej możliwości na Secret Rooma w tym pokoju. Tutaj coś dużego. O, Larry. Nie będę się bawił. Larry był dosyć szybki, więc wolałem nie ryzykować. Secret Room jakiś, nie. Tu raczej też nie. Mamy arenę. Z trzema czerwonymi. Prawdopodobnie skorzystam, tylko poczekam, aż mi się głowa Krampusa naładuje. O, jakże miło. Ach, te bomby naprawdę mało obrażeń zadają. Smutne to. Ale z drugiej strony to nie byłoby za bardzo challenge'a, gdyby zadawały sporo, ale z trzeciej strony to jest też challenge, gdzie startujemy z technologiami dwoma. To też nie jest żaden challenge. O, niebieska skałka. Poproszę. Jeden klucz i dobra. No to pójdę do sklepu. PhD jak najbardziej. Dobre pilsy, niebieskie serce. Jest dobrze, jest bateria nawet. Ekstra. A, zgłupiałem. Znaczy zgłupiałem. PhD teraz dało mi kartę, a to dlatego, że... No, przedmiot, który wcześniej kupiłem, ten starter deck, sprawia, że wszystkie tabletki zmieniają się w karty. No, dobra, to PhD może nie było najrozsądniejszym zakupem. Mamy tutaj podwojenie bomb. Okej, ale z niebieskimi sercami, może się wstrzymam jeszcze. Zobaczę, czy tu się da coś wybombardować. Chyba nie. A tu? Haha. Super Secret Room. Gdzie mamy troll bombę? Dzięki. Muszę pamiętać, że mam latanie w razie czego. W razie potrzeby w jakimś naprawdę... Aha, naładowała się głowa. To idziemy tu. Zwykłe robaczki, chociaż... Robaczki niby zwykłe, ale są szybkie, więc no... Nemesis tego buildu. Szybkie moby. Oj. Trzeba uważać. Dobra, tego na razie oleję. Zobaczymy, co jest wreszcie. Wow! Ile kart! To jest piękne. Nie chcę towera. Hangman. Znowu Hangman. Chariot, ok. Jednorożec. Tu chyba użyję głowy. Tych gości nie cierpię. Aj! To już powinno być znośne. No, ci te czerwone, no, jak oni się tam nazywają, globiny, czy jakoś tak. Ci goście, co się odradzają z bombami, są bardzo niebezpieczni, no bo są szybcy jak cholera. Tower to absolutnie mi się nie przyda. Hangman, koło fortuny. O, czemu nie? Może... Zastanawiam się, czy... Jeżeli użyję tej karty generującej maszynę, znaczy jednorękiego bandytę w jakimś specjalnym pomieszczeniu, to da on to, nie wiem, jakiś inny efekt. Wiem, że karta generująca żebraka, jeżeli się jej użyje w pomieszczeniu z szatanem, może nam dać coś ciekawego. Spróbuję tu. Nie. Dalej to samo. 15, dobra. Wysadzimy. Dziesiątak.
Dobra, tu wezmę te moje niebieskie serca, tak czy owak. Ej, co my tu mamy? Co ja chcę ze sobą wziąć? Ansus, czyli mapa. I Hangmana chyba, ewentualnie. Jednorożca na bossa, ale to dopiero na bossa. No, jeszcze trochę zostało rzeczy do zwiedzania. Na razie idzie znośnie, ale no to są dopiero cavesy. Potem się dopiero zacznie, że tak powiem. Fuck. Zrobię tak. Serio? Wow. Przykro. Dobra. Trochę żałość. No, to ciekawe, czy z grzybków będą też karty wypadać. Aha. Devil, czyli obrażenia. Fuck. O, to jest straszny pokój. No i jak widać, bardzo łatwo jest tutaj stracić masę życia. Dlatego głowa Krampusa jest naprawdę dobrym przedmiotem. Szczególnie jeżeli mi się uda jakąś baterię wyhaczyć, która by ją szybciej ładowała. Aha. Nie, dziękuję. To może był błąd, bo zaraz mamy bossa, a ja zmarnowałem głowę Krampusa. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Jest jeszcze jakiś pokoik niezwiedzony, może dwa. Dwa są. Znowu wy. Zaraz Rage'a dostanę. No! Bez komentarza. Dobra. To może nie będzie takie straszne. Okej, naładowałem głowę, więc wszystko jest pod kontrolą, chociaż straciłem wszystkie niebieskie serca. To już jest trochę gorsze. Teraz, czy chcę, co ja chcę na bossa? No to jest pytanie. Tutaj nic nie mamy. Czy chcę Devila, czy coś innego? I czy faktycznie chcę z tą mapą chodzić cały czas? Chariot, Tower, Hangman. Chyba jednorożca wezmę. No i mam głowę Krampusa w razie czego. No. Albo nie. Wezmę jednak Devila. A jednorożca zabiorę na następny poziom. Nie jest lekko. Jeżeli uda mi się może wyhaczyć latanie u szatana, to już będzie lepiej, ale latanie pewnie będzie dwa serca kosztować, więc też nie tak miło. Mamy czaba. Było warto. Co mi tu dajesz, Tears Up, że szybciej strzelam? No. No, szatan, coś dobrego. Jest, coś dobrego. To kupuję bez namysłu. Latanie jest tutaj niezbędne praktycznie. Szczególnie przy tym challenge'u. Resztę, znaczy tak, laleczki na pewno nie kupię, bo jest bezużyteczna przy moim strzelaniu.
ogon kota, może po to, żeby stać się gapim, ale gapi też niekoniecznie jest super użyteczny, ale latanie zdecydowanie, właśnie na to miałem nadzieję. Zachowałem Devila, dobra, to nie chce mi się tam wracać po ewentualne inne karty, ale wrócę się, bo w sklepie chyba było niebieskie serce. Tego zdecydowanie nie chcę przegapić. No dobra. Kupiłem bateryjkę jeszcze, żeby doładować moją głowę Krampusa. Kupiłem niebieskie serce i zobaczymy. Trochę mało mam życia. Niestety. Arcade. Czemu nie? Czemu nie? Korci mnie, żeby ich poczęstować głową, ale myślę, że nie muszę. Mam nadzieję. Ale moglibyście się nie rozdzielać, łaskawie. Ech. Zaczyna się powoli stresowo robić. Na tych, znaczy to jest jeszcze co? Jeszcze katakumby. Od ten głębin i nekropolis to dopiero jest jazda. Dobra, tutaj użyję głowy. Tylko po to, żeby zaoszczędzić ewentualnie obrażeń i mam nadzieję, że mnie tutaj nie trafi coś rykoszetem. No. Serce. Przydałoby się trochę więcej czerwonych. Maszyna mnie nieszczególnie ratuje. Ale widzę, że znowu zrobiłem błąd, bo mogłem najpierw pójść do tego ukrytego pomieszczenia, a z niego przejść do arcade'a, nie tracąc jednego centa. Kto wie, może ten cent uratuje mi życie. Zobaczymy. Pamiętać, że mam jednorożca. Oj, oj, oj. A, i pamiętać, że mogę latać. Tak, to naprawdę bardzo przydatna wiedza. Bardzo przydatna. Latanie jest zdecydowanie kluczem. No weź, kolego. Zgiń. Co za upierdliwiec. Dobra. Teraz tak, bałem się jednej rzeczy, ten Spirit of the Night, który dał mi latanie, sprawia, że bomby przenikają przez przeszkody, co jest dobre, ale bałem się, że będą też przenikały przez postacie, przez mobki, co jest złe, ale na szczęście chyba nie przenikają. Teraz tak, może tutaj nie było Secret Room u góry, nie, ale może po prawej będzie. O, o, ładnie. Na szczęście, dzięki lataniu, te wybuchające muchy już nie są takie koszmarne. Nie, chyba na górze nie ma, niestety. Więc do Secret, znaczy do Curse Rooma tu po lewej na górze pójdę później. Jeżeli ewentualnie stracę moje... Moje niebieskie serce. O, fuck. Trzeba uważać. Mamy sklep. Na szczęście grida nie ma i to jest ciekawe. A nie, zaraz. Torebka daje mi miejsce na dwa trinkety. Więc zdecydowanie się skuszę. Niebieskie serce. Też się skuszę później. Spróbuję oszczędzać niebieskie serca, tak żeby ewentualnie obrażenia najpierw na czerwone przyjmować. Cześć, główienko, nie stanowisz teraz problemu. Jakie to rozkoszne. No, daj się wysadzić.
No. No okej. Latanie zdecydowanie pomoże w nadchodzących poziomach, gdzie masa jest różnych kolcy, jakichś tam pułapek, czy tam generalnie layoutów takich, że no bez latania jest generalnie dramat. Tutaj po lewej, po prawej nie może być raczej Secret Rooma. Trochę zlamiłem. Niekoniecznie chciałem używać tego głowy. Bardziej miałem na myśli jednorożca, ale whatever. Jakie to wspaniałe uczucie móc sobie polatać. Dobra. Jest boss. Chętnie bym go nawet odwiedził, gdybym właśnie głowę miał naładowaną. Więc muszę jeszcze się przelecieć gdzieś i to zrobić. Co tam w sklepie było ciekawego? Serce i bateria chyba. Bateria to na koniec. Super Secret Rooma jeszcze nie widziałem. Jak to? Czy on może być w sklepie? No i jak widać mam już prawie 40 zwykłych bomb w razie czego, więc zdecydowanie ten trinket, który dawał więcej bomb jako dropów, jest raczej bezużyteczny dla nas. Ech, no tak, tam będę musiał jeszcze iść. Tutaj mamy po prostu skrzyneczkę z czerwonym sercem. Ohoho! To jest piękne. Grzybek. Nie wiem, czy nam wiele daje. To jest szansa na losowe efekty grzybów, ale to... Co nam mogą dać grzyby? Jeden z nich może nam dać zwiększone obrażenia, co jest dobre. Okej. Przykro mi, ale teraz już trochę za późno na kartę, która daje latanie. Zwiększone obrażenia teoretycznie byłyby spoko. Jeżeli go wymienię, to pewnie na ten pieniążek, który daje czasami podwójne dropy kasy. Zjadę tu pewnie do 15 centów, jeżeli dam radę. No bo mam te podwojone dropy. Czasami. Co? Nic? Dobrze. Tu na dole coś jeszcze jest. Ohohoho. Tak, ten pokój bez latania byłby naprawdę koszmarny. Nawet z lataniem jest dosyć nietrywialny. Jak widać. Właśnie dla takich pokoi naprawdę warto mieć latanie. Nice. Pamiętać, że tutaj jest serce. Po zabiciu bossa wrócimy. No, to jest w miarę proste, może? Proste mówię. No co za upierdliwe stworzenie. No. Głowa naładowana. Dalej nie mam Super Secret Rooma. Czyżby tu? Nie. Tu też nie. Interesujące. Tutaj nie szukałem. Też nie widzę. Okej. Okay. Czy tutaj może być? Dziwne. Okej. Okay. Nie, to jest... Zwykły Secret Room. No
No to troszkę się pogubiłem. Tutaj nie może być po prawej. Czy na pewno go nie znalazłem? Nie. To idziemy tu. Nice. Szansa na niebieskie serca. A w skrzyneczce pająki. Tutaj wszystko przeszukałem chyba. Dobrze mówię? Tak. Tu nic nie ma. Mam jeszcze arcade'a. I trochę czerwonych serc na zbyciu. I nazbieramy naprawdę dużo kasy. No to chyba będzie sesja teraz gamblingu. No dobra, udało mi się ugrać naprawdę sporo. Masę bomb, masę kluczy, masę kasy, no bo co? Podwajanie dzięki temu pieniążkowi. Wypadło tutaj białe serce. Myślałem, że poczekam z nim do następnego poziomu, ale tutaj mamy też połówkę, więc tak czy siak wezmę od razu. Co ciekawsze, wypadła karta kredytowa. A ostatnio dowiedziałem się czegoś ciekawego, mianowicie karta kredytowa pozwala na kupowanie deali, zrobienie deali z szatanem za darmo. Więc myślę, że nam się przyda. Skoro mamy gwarantowanego szatana. Teraz tutaj wszystko już wybuchło. Niebieskie serce, ok. A, no, mamy dolara jeszcze. Po którego za chwilę wrócę. Wezmę Krampusa. Polecimy do sklepu wykupić, co tam było. Tu gdzieś jeszcze jest czarne serce na dole chyba, tak. Je wezmę po walce z bossem. Tu mamy sklep, gdzie było... Tak, niebieskie serce i bateria. Baterię też kupimy po walce z bossem. Bo na niej, na tej walce zużyję zdecydowanie głowę Krampusa. No. To może być ciekawe. Mam nadzieję, że faktycznie ta karta kredytowa tak działa. Ale... do boju. Carrion Queen, to mi się nie podoba. Never mind. Serio, majtki. Zasięg jakoś specjalnie nie jest mi potrzebny, naprawdę. Okej, okay, karta kredytowa. Testujemy for science, tak czy siak działa. Zniknął koszt. Wow. Tak. Ten przedmiot wziąłbym zdecydowanie, bo daje mi obrażenia plus jedno niebieskie serce. Znak bestii. Okej. Okay. Karta kredytowa jest niezła. To, znaczy, no jeżeli się tak zastanowić, to faktycznie, no... Te deale z szatanem to też pewnego rodzaju sklep. Naładujemy tu, weźmiemy dolara i idziemy dalej. No, widzę, że musimy zabić serce mamuśki w tym challenge'u. Necropolis. No, zdecydowanie nam tutaj głowa Krampusa ratuje skórę. Nie, spróbuję zachować tą moją runę na późniejsze poziomy. Na Womb. Tam, gdzie już się zaczyna robić nieciekawie. W razie czego mam jednorożca. Giń, zarazo, siło nieczysta, chociaż ja tu jestem siło nieczysta, jestem szatanem, prawie że. Dobrze, że są czaszki, mogą nam dać sporo tutaj kart. Jeśli się poszczęści. Czerwone serce. O właśnie, jest jakaś karta, śmierć, czyli obrażenia. No dobra, użyję jej na przykład tu. Mam nadzieję, że te maski nie mogą latać nad kamieniami. Nie mogą, okej.
Widzę skałę z X-em. Rewelacja. Uff. To, że moje bomby potrafią latać przez kamienie, to jest dobra rzecz. Wow, serio? Dwa klucze? To nie jest przyjemne. Przyjemne. Powinienem zdecydowanie szukać secret roomów. Zwiększanie zasięgu tutaj no, nawet jest troszkę upierdliwe, bo bomby się częściej odbijają od ścian. Przy dużym zasięgu. Nie sądzę, żeby tu u góry coś mogło być, ale jednak coś jest. Fuck, grid. Nie. Nie będę z gridem tutaj, kurde, ryzykował. A, po co ja zbieram tu kasę? Przecież mam dolara. No, wolałem tam nie tracić życia niepotrzebnie. Okej, latam. Ciągle zapominam o tym, że latam. Ale to i tak tutaj troszkę nie ułatwia. Rzucę sobie jednorożca, bo jest to dosyć przykry pokój. Chociaż bardziej przykre są pokoje, gdzie jest mało miejsca do manewrowania, ale z drugiej strony ja teraz latam, więc aż tak bardzo się ciasnych pokoików nie obawiam. O, szansa na niebieskie serca. Proszę bardzo, dziękuję. Ekstra. Znowu klucz. No sorry, ale mam już ich 30. Jakoś niespecjalnie potrzebuję. Tutaj coś może być. Teoretycznie. Nie chciałem rozwalić od razu tej maszyny, cholera. Za szybko pocisnąłem z bombami. Ale okej. Co mamy tu? Zwykła szara skrzyneczka. Nie. Niezbyt mi się chce tam próbować. Tu jest prościzna. Dostaniemy. Tak. Trochę brakowało mi kasy, wiecie. Przydałoby mi się podwojenie. Nie ma żadnego achievementa za to, że się ma maksimum. No dobra, tutaj wszystko. Póki co idzie w miarę. O-o. Z tego co wiem, te parszywe kolce potrafią ranić też jak się lata. Tak mi się wydaje, raz już się na nie natknąłem. Było to bolesne. O, zatkały się. Fakt, jest czerwony jakiś, ale to nie zauważyłem. O, bardzo dobrze. Tak możecie już sobie zostać na stałe. Nie będę się gniewał. Super. Co w skrzyneczce? Więcej kasy, dzięki. Tu może coś być. Głowa naładowana. I jej tu użyję, bo nie lubię tych gości. Chociaż powinienem ją zaoszczędzić na duży pokój. Ewentualnie, nie wiem. Na bossa oczywiście. Bo na bossa za bardzo teraz nie mam jakby ofensywy wielkiej, ale spoko. Ci goście bardzo groźni nie są. Są szybcy, więc trochę tu się obawiam jakby, że mogą na mnie wpaść bez ostrzeżenia. No. Jeszcze jeden. Jeszcze coś? Czy już wszystko? Chyba... Nie, jeszcze drzwi są zamknięte. Ktoś tutaj się kręci. Uhu, nice.
Emperor, to jest bardzo dobra karta dla nas. Użyję Towera, bo czemu nie? Emperor nas przynosi do bossa. Przyda się to na dolnych poziomach. Co tu jeszcze żyje? I gdzie? A, wieżyczka widzę. Jakaś się pojawiła. Co tutaj mamy? Wisielec, tak, dzięki. Więc tak, Emperor i moją mapę weźmiemy, myślę, na właśnie dolne poziomy. Dwarf Diamond się nie przyda do niczego. Tutaj może być jakiś secret room, w teorii. Gdybym tylko wiedział, jak go znaleźć. Chyba nie ma. O, skała z X-em, ekstra. Skrzynka. Okej. Okay. Maska może nas może nam uratować życie w walce z sercem, gdzie lata masa pocisków. Myślę, że mamy duże szanse, jeżeli uda nam się przebić przez te poziomy w łonie. O, cześć, gówniaku. Co powiesz? Złota kupa, tak. Brakowało mi kasy. Idźcie sobie. Tralala. No. Cheatery. Po prostu cheatery. Nie zgadzam się na takie tutaj manipulacje. Dobra. Chciałbym jeszcze sklep odwiedzić. Może tam coś znajdziemy ciekawego. Oho! A, zdążył skoczyć. Maska mnie tutaj podratowała. No. Gin. Jest i sklep. Więc teraz byle do bossa. No, jeszcze secret roomy by się przydało znaleźć. Biblia. Wow. Przyznam, że jest to bardzo kuszące. Szczególnie, że mamy mapę i teleport bezpośrednio do bossa. Chociaż myślę, że głowa Krampusa nam da więcej pożytku, bo jest generalnie bardziej użyteczna, nie tylko w walce z mamusią. Ładuje się często. Prawdopodobnie głową Krampusa też będę w stanie mamuszkę zabić bardzo szybko. Tutaj nic nie ma. Gdzie te secret roomy, kurde? Się pochowały. Okej, jednym strzałem jestem w stanie niszczyć wieżyczki. To jest dobre. To jest dobre. To pewnie będzie secret room jakiś. Nie? Znowu duży pokój. Aj. No, na szczęście prosty. Ho, ho, ho. Co wy na to? Tu możemy zdobyć trochę kart. Nice. Very nice. Bracie, teraz czy później? Może później, w razie gdybym, nie wiem, arcade'a znalazł albo coś. A, tu pewnie będzie secret room gdzieś, tylko weź go i znajdź.
O! Coś znalazłem. Pięknie. Tutaj możemy nakoksać masę niebieskich serc. Jakichś przydatnych trinketów. To mi daje więcej pilsów. Ciekawe, czy to będzie działało na przykład tak, że teraz będę miał więcej kart. Jeżeli tak, to rewelacja. Tak czy siak pieniążka absolutnie już nie potrzebuję. Z moją prawie nieskończoną ilością kasy. Demoniczny ogon. On chyba sprawia, że częściej się znajduje czarne serca. Chyba. Nie wiem. Nie jestem pewien. Czy czarne serca mogą wypaść z tej maszyny na przykład? Niebieskie mogą. Skończyła się zabawa. Takie mamy rezultaty. Masa oczywiście trinketów, jest trochę niebieskich serc. Kilka kart, co to ta jest? Aha, Lucky Rock, czyli kasa wypada ze skał. Wow, okej, okay, więc mam naprawdę nieskończoną ilość kasy, prawie, no prawie, gdybym tylko tego chciał. Bomby, na szczęście nie widzę tu kleszcza, który mógłby nam pokrzyżować szyki. Myślę, że wezmę ze sobą, tak, ogon diabła i ten, stronę z Biblii, czyli no, ciekawa kombinacja. Co tu mamy za karty? Ryle! Księżyc, nie chciałem koniecznie podnosić tego niebieskiego. Księżyc nas do Secret Rooma przynosi, więc... Chciałbym go zachować na później, ale nie mam miejsca, żeby zabrać tą kartę ze sobą, więc od razu zużyję. Tutaj był Secret Room. Już się gubię, kurde, co ja miałem ze sobą, co przyniosłem, gdzie zostawiłem. A, to jest challenge. Tutaj jest czerwone serce. Jeszcze nie byłem tu. Jak to możliwe? Aha. Takie buty. Ohoho. Kolce to zło. $0.98, tak. No, kto wie. Czy ja byłem w sklepie? Chyba byłem. Tu jest jakaś karta. Nie, to jest runa. Mapa. Więcej kasy, bo czemu nie? Biblia. Kupię klucz, bo czemu nie? Może, nie wiem, spotkam żebraka z kluczami. Bateria, jak pokonam bossa. Jesteśmy gdzie? Necropolis 1. Tu jest jeszcze białe serce. Okej. Co to są za runy? Powiedzcie. Algiz chyba daje tego shielda na 30 sekund. Bardzo pięknie. Ansus mapa, więc mamy dwie mapy. Użyję jednej. Pokaże mi to Super Secret Rooma, czy nie? Chyba pokazała. Tak, byłem już tam. Ta daje shielda, kurde, teraz... Może wziąć shielda ze sobą. Ansus to jest mapa. Chyba wezmę właśnie te dwie, co ja tu jeszcze mam przy sobie. A, teleport do bossa.
To też dobra rzecz. Kurde, nie wiem. Vision i Shield. Na pewno użyjemy karty kredytowej tutaj. Przy walce z bossem. Która zbliża się szybkimi krokami. Okej, ci goście nie są aż tacy straszni, kiedy się lata. Bez latania to są dosyć upierdliwi. Mamy masę skałek. Judgment. Okej. Jasne. Tak od razu? Życie? Myślę, że tak. Czemu nie? Chyba? Nie wiem. Zastanawiam się, czy to jest warte. Czy wolę mieć czerwone, czy niebieskie serca? Nie wiem. Najpierw zabiję bossa, potem zobaczymy. Dlatego się zastanawiam, no bo co? Teoretycznie niebieskie serca są teraz łatwiejsze do znalezienia. Przynajmniej na tych dalszych poziomach, gdzie mogę rozwalać wszystkie skałki. No nie wiem. Idziemy zabić bossa. Tak. Głowa Krampusa, pamiętać. O, maska! Fuck. Skipnąłem cutscenkę, więc oczywiście dostałem bombą w twarz. Dziękuję. No, najpierw załatwię serce, potem użyję głowy Krampusa na samej masce. No, moje obrażenia nie są jakieś super, niestety. Przydałoby się coś z tym zrobić, no ale nie za bardzo jest co. Jeszcze trochę? Okej. To chyba też nam daje życie. Więc na razie nie wezmę. Zobaczę, co ma szatan. I tak tam pewnie użyję credit carda. Book of Belial. Chyba jej nie wezmę. Głowa Krampusa jest lepsza. Sorry. Tyle dobrych rzeczy, gdybym tak mógł wszystkie ze sobą zabrać, ale nie. Nie ma dobrze. Myślę, że jednak wezmę te upgrade'y do życia tak do połowy, czyli dojdę do 6 serc czerwonych. Credit card, no przykro mi, jest bezużyteczny dla mnie tutaj. Teraz białe serce też jest bezużyteczne. Chyba. Kurna, nie wiem. Co będzie łatwiej znaleźć w łumbie, w łonie mamusi, czy czerwone serca, czy niebieskie. Chociaż no, nie spędzę tam dużo czasu, bo mam mapę i teleport do bossa. A idealnie, gdyby na przykład w ogóle... ja kupię Biblię i się teleportuję od razu do bossa. Kurna. To zone-shotuję. Nie wiem. Nie wiem. Nic nie wiem. Tutaj mamy kasy. Tam gdzieś są moje karty wszystkie. Chyba zostawię się w takiej konfiguracji. Weźmiemy ze sobą shielda. Co to jeszcze mam za karty? A, Emperor jeszcze jest, no tak. Fuck. Dobra, wezmę mapę i Emperora. Chariot, nie. Nie, chwila, Ansus to jest mapa? Tak. Idziemy w takiej konfiguracji. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Wszystko mam, co chciałem? Tak, wszystko. A to dopiero ten jest pierwsza, znaczy no, drugi poziom Necropolis. Czyli to będzie od mamuśka. O wow, arcade. Super. Są jakieś X-owe skałki? Nie widzę. Strasznie powoli mi to idzie, ale to dlatego, że no, nie chcę przegrać, kiedy mam już w miarę dobry setup. Wow, sporo życia. No, może błędem jednak było branie tyle czerwonych serc. Zobaczymy, czy będzie szatan tutaj na tym poziomie. Zdecydowanie czarne serca są strasznie obfite. To pewnie dzięki temu ogonowi szatańskiemu. Podoba już mi się ten przedmiot. Co to jest za karta? Emperor. Wiecie co? Mam ochotę go użyć, ale nie. Ewentualnie dwa razy. Mam dwa Emperory, czyli mogę bezpośrednio... No cóż, dwa razy się do bossa teleportować. Tak, podwojenie kasy, dzięki. Interesujące. Interesujący jest ten run. Myślę, że mam naprawdę duże szanse, bo mam maskę, która zredukuje większość obrażeń w walce z sercem. Tu jest jakaś runa. Passage. Ona chyba przenosi nas poziom niżej, jeżeli dobrze kojarzę. Wow, tyle rzeczy. A taka mała torebka, żeby je pozbierać. Dobra, kasy zdecydowanie nie potrzebuję. Mam dwóch Emperorów plus Vision. No, myślę, że wezmę ze sobą dwóch Emperorów. Myślę, że tak właśnie zrobimy. ekstra. Nie chcę z nim walczyć. Idź sobie. Przecież widziałem na mapie ikonkę minibossa, ale jakoś nie skojarzyłem, że to będzie faktycznie Envy. Znaczy no, miniboss. Myślałem, że to jest challenge room z jakiegoś powodu. Więcej obrażeń dajcie. Tego małego nie mogę zabić jednym strzałem, a nawet dwoma, co jest grane. No, zaczyna się robić gęsto. Właśnie. To mi się nie podoba. Walić to. Głowa Krampusa. chwila. A, to jest moja karta Emperora. To jest Passage. Jest drugi Emperor, okej. Okay. Więc tutaj za bardzo nie będę jakoś... Czy jest tu sklep? Jest. Idziemy do Curse Rooma, pójdziemy do sklepu i będzie tyle w tym temacie. Boli. Miliard kluczy, miliard kasy, której nie wiem po co zbieram. Okej. Okay. Czarnych serc mamy bardzo dużo. Co ja to w ogóle próbuję uzyskać, to ja nie wiem. Ten trinket? Nie, chyba nie. A, do sklepu chcę iść. Może do Secret Rooma. O.
Nawet nie ma grida. Jak to możliwe? Pilsy dadzą mi karty. Tak. Stars przenosi do item rooma, którego nie ma. Emperor Jera podwaja wszystko. Ciekawe. Karty chyba też podwaja. Wow. To jest zarąbista rzecz. mam za mało kasy. Bomb też by się przydało więcej. Kasy jeszcze więcej. I bomb jeszcze więcej. I miliard emperorów. I starsów. A to co jest? No, ciekawe. Mogę się dowiedzieć, co jest w sklepie bez kupowania tego. Trochę bateryjek. Dobra. Sklep był dosyć owocny. Więc idziemy do bossa. Jeszcze może... A, potem pozbieram te czarne serca. Tutaj zrobimy rzeźnię. A, i za wcześnie użyłem mojej magicznej sztuki mordowania wszystkiego. Co się rusza. Albo się nie rusza. No, gdzie jest rączka? Okej. Nie wiem, czy jest sens jeszcze tutaj rozwalania tych czaszek. Skoro i tak mam tyle kart, że nie mogę ich ze sobą wziąć. Może ułatwi mi przejście do bossa przynajmniej. No, na przykład Dead Baby się przyda. Dry Baby. Które generuje efekt czasami Necronomiconu, kiedy dostaje obrażenia. Tu jest gdzieś Secret Room. Jeśli tylko będę w stanie go namierzyć. Znajdziemy w nim TNT. I więcej bomb, dzięki. Teraz tak. Ja doładuję moją głowę, bo... Fuck! Tego nie było w planach. Co wy tu robicie? No właśnie. Nie tutaj chciałem iść, ale spoko. Chciałem doładować moją głowę baterią ze sklepu. Plus, nie wiem, może... uzupełnić serca na wypadek, gdyby coś mi się stało. Wiem, no tak trochę się czuję pewnie, ale z drugiej strony wiem, że to się jeszcze może odwrócić. Co tu mamy? A, tu mamy dwa czarne. Tej runy w sumie nie chcę. Dobra. Do góry. Czy ja chcę iść do Super Secret Rooma? Fuck. Skoro już tu jestem. I znowu w złe miejsce poszedłem. Co jest grane? Co jest grane? Tutaj chciałem. No i bez sensu zmarnowałem głowę, która by się tutaj przydała bardzo. Au. Świetnie. To idę do arcade'a i przepuszczę milion kasy. I ten... Zobaczymy się za pół godziny. Dobra, jakoś dużo czasu mi się tam nie chciało spędzać, więc... po prostu naładowałem sobie... głowę Krampusa w sklepie i tyle. Podwoję sobie kasę, czy tam klucze, czy cokolwiek. Mam ich za mało. Śmierć, okej. Okay. Się zastanawiam, czy ja w ogóle tutaj niepotrzebnie nie chodzę, bo przecież mam runę, która teoretycznie powinna mnie teleportować na następny poziom. Tylko nie wiem, jak ona działa, czy ona teleportuje, czy otwiera przejście.
w dół, bo jeżeli teleportuję, to niekoniecznie. Credit card, dzięki. W sklepie byłem, byłem. Whatever. Wezmę Hierofanta w razie gdybym stracił trochę życia. Nie ma się z czego śmiać, naprawdę. O, sporo was tu. Ty, umrzyj tam. Ciekawe, czy ręce mogą spadać w takiej pustce, czy nie. Obstawiam, że nie. The Sun. Bardzo dobra karta. Której zaraz użyjemy. Tak, mam za mało bomb. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Tutaj mam niebieskie serce. A nie, skrzynkę. Przydaje mamuśka, co ja chcę do niej zabrać. Mam... O, co ja... Czemu mam tylko jedną kartę? Już mam więcej. O, Justice, okej. Okay. Jasne. A, myślałem, że tu żebrak. Ślimacza się strasznie. Ten odcinek będzie, kurde, jakiś mega długi. Mam tutaj możliwość karty Stars użycia, czyli ucieczki z walki z mamusią, więc chyba tak zrobimy. Użyję Strength i Stars po zabiciu jej, żeby wziąć resztę rzeczy. I z dupy wszystko, bo coś mi się pomieszało. A to przez to, że znowu skipnąłem cutscenkę i cholerny bug się zrobił, że się walnąłem bombą. Ekstra, no. Rewelacja. No to powtórka. Teraz mam nadzieję lepsza. Okej. Okay. No, wychodź. Głowa ją zjechała do połowy. Au! Ładnie to tak. Synka rozdeptywać. Na szczęście muchy są pasywne dzięki mojej czapce z gówna. Zawsze tu coś. Weź się odczep. O, za upierdliwiec. Weź go rozdepcz albo coś. Zaraz się wkurzę. No, dziękuję. No, sporo dostałem obrażeń, niestety. Ta walka nie jest przyjazna dla bombardowania wszystkiego. Ale spoko. Damy radę. No. Dostaliśmy jakieś gówno, co mi za bardzo nic nie daje. Ale mamy szatanka. Łopata. Kuszące. Mogę przeskoczyć totalnie jeden poziom. Ale chyba chcę głowę Krampusa, no. No, chcę głowę Krampusa, więc sorry, szatan. Zaraz tu wrócę. Użyję Starsów. Podleczę się, pozbieram moje syfy, moje karty zewsząd. O, tu są czarne serca, o których totalnie zapomniałem. I co? I idziemy dalej. No, hazardowałem trochę, ale w sumie nie wiem po co. Bo i tak nie mam już tam nic do ugrania tak naprawdę, więc tak, tutaj.
Naładuję tylko sobie głowę Krampusa i teleportujemy się do bossa. I tak samo na następnym poziomie. O, ładnie. Szansa na serca. Dzięki. O, fuck. Zło. Czyste zło. A, dobra. Poświęcę te jedno serce. Przez własną ślepotę. Tutaj nie, nie chcemy. Tutaj może. Fuck. Ech. Przykra sprawa. Tak się dać załatwić. Serce. Nie. Dobra, to ten teleport do bossa i działamy. O fuck, bloat wersja 2.0. Nienawidzę tego bossa. Nie to chciałem. I zmarnowałem głowę Krampusa, bo akurat postanowił kaszaniarz skoczyć. Ech, co za gówniany boss. Znowu skok. Dobra, nie jest aż tak źle. Gin. Już, dziękuję. Fajnie, że non-stop dają nam przyspieszenie strzelania, co jest super bezużyteczne dla tego buildu. Chyba, że chce się szybciej wysadzać sam siebie. Wiesz co, szatan? Poważnie się zastanawiam nad tym... przedmiotem. Tak czy siak na pewno go wezmę, żeby się uzupełnić do full życia. Ale właśnie... chciałbym tu móc wrócić... po eksplorowaniu tego poziomu. Żeby sobie doładować najpierw głowę Krampusa. Cholera. Ale pewnie ja nie będę mógł tu wrócić, no bo... deal z szatanem od razu zniknie. Więc użyjemy łapki. A potem się będziemy martwić. Dum, dum, dum. No. Ostateczny test. Curse of the Unknown. Nie wiem, ile mam życia. Okej, okay, pamiętać. Mam 12 życia. Muszę teraz liczyć swoje obrażenia, co jest super fajne. Ojej, to jest mało fajne. Cholera. Jak tych gości zabić? Kto mi powie? O, tak na przykład. Uch. Mało brakowało do małego dramatu. Ale chyba tutaj żadnych obrażeń nie dostałem. Więc tylko jeszcze jeden pokoik przeżyć. Który jest na szczęście banalny. No dobra. Więc... idziemy. Po prostu pamiętać, że najpierw trzeba zabić oczy. Z tym może być więcej problemu niż z samą mamuśką, cholera. Okej, okay, ekonomikon zadziałał. Dobra.
Nie wiem, ile dostałem obrażeń niestety, bo zupełnie tego nie pilnowałem. Myślę, że jest szansa, ale trzeba uważać. Maska odbija tutaj sporo pocisków. Odbija, no. Zapobiega. Oj, oj, oj. Teratoma to jest bardzo przykre, ale idzie spoko. Idź sobie, idź sobie. Czemu It Lives nic nie robi? To jest dziwne. Ale nie mam nic przeciwko. Okej. Okay. Jest bardzo dziwne. Może dopóki nie rozwalę tego badziewia, to boss nic nie będzie robił. Aha, muszę go zabić jeszcze. To nie jest takie trywialne. Z tego się narodzi mnóstwo pająków. Jak mnie zabije, to się wkurzę. Na szczęście miałem dużo czarnych serc. Mam szatana. Czyli mogę iść dalej, ale jeżeli tam pójdę, to pewnie nie skończę challenge'a, więc... nie. Chcę to już mieć za sobą. Trwało to tak długo, że... masakra. House card. Słyszałem, że to jakiś dobry przedmiot. Nie wiem dokładnie, co on robi, ale doczytam. Wreszcie, wolny. Znaczy wolny jak wolny. Ile jeszcze challenge'ów trochę zostało? Darkness Falls, Suicide King, Solar System, coś zablokowanego, jeszcze kilka. No, ciekawie. No ale starczy. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.